Cześć, witam na kanale, z tej strony Vaisim, a to jest kolejne spotkanie z grą City Bus Manager. W dzisiejszym odcinku chciałbym na początku zająć się takimi drobnymi tutaj zmianami w naszym układzie połączeń, gdyż co ja bym tutaj może chciał zrobić. Po pierwsze, jak wyglądał ten materiał w dniu jego premiery, czyli 3 czerwca roku 2023, to dzielnica Oliwa, czyli tutaj ta dzielnica, ma swoje święto. Jest tam święto jakieś tam, ja teraz może przeczytam, bo tu chyba gdzieś mam wydrukowane. Tu mam wydrukowane, dobra. Ja wam tu zaraz to przeczytam. Święto dzielnicy Viva Oliwa. I w sobotę, tą, którą oglądacie ten materiał w dniu jego premiery, w godzinach 8:23 ulica Opata Jacka Rybińskiego zostanie wyłączona z ruchu. Jakby się ktoś pytał, Opata Jacka Rybińskiego to jest ta ulica. I jak widać na załączonym obrazku przejeżdża nią linia 622, czyli ta linia, którą tutaj mamy sobie na tej trasie. Nie tu, tu. To jest ta linia. Jaki tu będzie dla niej objazd? Autobusy linii 622 od przystanku Karwieńska, czyli to jest ten przystanek, tu powinna być Karwieńska, możemy sobie od razu poprawić. I to jest Karwieńska 01, więc sobie to od razu poprawimy. Karwieńska 01 na żądanie. Na żądanie, proszę bardzo. Do przystanku... w sensie tak, pojadą ulicami Spacerową, Opacką, czyli jedziemy tak, tu Spacerową, potem wkręcamy tu w Opacką, Czyżewskiego, czyli tutaj, tędy, skręcamy w Grunwaldzką, z pominięciem ulic Stary Rynek Oliwski, czyli tej i Opata Jacka Rybińskiego. Na trasie objazdu, przystankiem dla wysiadających będzie przystanek Oliwa 09, czyli ten tu przystanek. Na trasie objazdowej obowiązuje tylko przystanek Cmentarz Oliwski 01. I my sobie oczywiście tą zmianę trasy odwzorujemy. I my sobie od razu to odwzorujemy na początek, żeby tak na dobry początek sobie zacząć. I wpiszemy tu sobie 622, trasa zmieniona. Trasa zmieniona. I po prostu to od razu sobie zrobimy. Mamy tak, Oliwa. Później Cystersu, bo w tą stronę jeździmy normalnie, bo tutaj Opata Jacka Rybińskiego objeżdżamy tą ulicą, ale ta ulica jest tylko jednokierunkowa, więc w drugą stronę nie da się nią przejechać. Spacerowa, Oliwa, Zo. I powrót Karwieńska, tu mamy teraz nowy przystanek, właśnie Cmentarz Oliwski, to jest 01. 01. I naszym następnym przystankiem jest Oliwa 09. Czyli to będzie ten przystanek i to będzie stanowisko 09. Z tym, że będziemy musieli najpewniej skorygować sobie trochę trasę. Właśnie, będziemy tu musieli dać ten punkt jakiś i myślę, że jakbyśmy go sobie dodali tutaj, nie tak. Po cmentarzu Oliwskim, gdybyśmy go sobie tutaj dodali. No właśnie, to by się trasa nam zrobiła tak, jak chcemy. I ile by teraz zajął przejazd? Przejazd by zajął 24 minuty. Z przerwą w Oliwie, no, przy zoo, no 28 minut. Ja bym chciał, żeby tu jeździły tego dnia 3 pojazdy. Czyli zamiast standardowych tutaj nam 2 pojazdów jeździły sobie 3. Żeby tutaj była ta przerwa, żeby kierowca miał przerwę tą, wiecie, ustawową tam, nie? Więc te 40 minut byśmy sobie zachowali. Te 40 minut tutaj byśmy sobie zachowali i tak by było najlepiej. I teraz zaznaczamy sobie tutaj tylko sobotę jedną i to będzie rozkład ważny 3 czerwca 2023. I tutaj od razu sobie wstawiamy grupę pojazdów, autobusy pojedyncze. Teraz sobie tu wstawimy niestandardowe godziny, tylko ja muszę zobaczyć, co ta linia jeździ, bo nie pamiętam, jak my tu jeździmy. Od 8:57 do 18:15 to 20 minut. No to częstotliwość będzie utrzymana, tu nic nie zmieniamy. Od 8:57 do 18:15 i jeszcze pokażcie mi, ile mamy czasu w Oliwie. W Oliwie odjeżdżamy dopiero 15, czyli troszkę źle tu zrobiłem. W Oliwie odjeżdżamy dopiero 15, może inaczej, zresetujmy to i 15 zróbmy. O. I teraz tu wydłużymy ten postój nieco. Zróbmy tak. Czyli od 8:57 do 18:15 kursy co 20 minut. Czyli tak robimy. Do 18:15 i co 20. Tak, nie dajemy zgody na łączenia, to już się nam powinno zrobić, wzorowo bardzo dobrze jest, tak? Więc będą pewnie 3 brykady, zaraz sobie sprawdzimy jeszcze w harmonogramie. Ja jeszcze sobie tylko tutaj odznaczę tą sobotę najbliższą w tym 622, ustawienia zaawansowane, wyłącz mi te soboty i te dni też wyłącz, bo to nie jest potrzebne.
Dobra, więc to mamy. Tu mamy, tu mamy, tu mamy, więc to już jest, czyli tu będzie nam jechało sobie to 622 w sobotę. No innych linii kursujących tym obrazem nie mamy, więc tu nie będziemy tworzyć, ale no 622 to będzie takim, wiecie, malutki tutaj objazd. Ja zaraz sobie zobaczę, czy rzeczywiście są tu trzy autobusy na sobotę, gdzie jest to 622. Jest 622, trasa zmieniona, jedno, drugie, trzecie, więc są trzy. Rzeczywiście wszystko się nam pięknie, ładnie zgadza. Dobra, myślę, że my, ten gdzie jedzie, aha, no 122 jedzie, no dobra. Myślę, że my możemy sobie przejść dalej tutaj do naszego zmienienia tego sposobu, tych oznaczeń linii, tylko najpierw byśmy sobie tutaj troszkę popracowali z wozami, bo tu widzę, że są jakieś drobne problemy, więc można by to wszystko tutaj ponaprawiać, te autobusy, bo widzę, że są tutaj niektóre w dość średnim stanie, więc tutaj najpierw ogarniemy sobie je i później przejdziemy do tego naszego tego. Chciałbym, żeby to uczucie się udało skończyć, więc musimy to dość szybko robić. Tu nie zdążymy wszystkiego, więc niego tylko zatęgują i umyją. Ten już jest kliknięty. Dobra, tutaj sobie stoją nasze sprinterki. Aha! I właśnie. Teraz po tej aktualizacji spróbowałbym jeszcze raz zrobić tą naszą linię tutaj śródmiejską 100. To też jest taki... To był, pamiętacie, nie wypał. Ale możemy sobie jeszcze raz to spróbować zrobić. Zobaczymy, jeżeli się nam to uda, to się uda. A jak się nie uda, to się nie uda, to już tego więcej nie będziemy tworzyć. Więc sobie robimy tutaj setkę. Własna linia, linia 100. Możemy tu już dać w sumie ten numerek, jak nadajemy. 101. I jeszcze raz jedziemy. Nie pamiętam, z którego to byśmy startowali. Z tego? Czy z tego? Nie wiem, czekajcie. Tu się jakaś linia zatrzymuje? Tak, tu się zatrzymują. Czyli my z tego wcześniejszego, z tego 08. Tutaj sobie zmieniamy 101 oznaczenie i jedziemy. Dworzec główny 08, Chucisko. Nie wiem, jaki tu jest numer, zaraz sobie spojrzymy w internecie, to będziemy wiedzieć, jaki tu jest numer. Żeby to już mieć, dobra, tutaj sobie w to wchodzimy i w to. No jeszcze raz, proszę się odświeżyć, setkę poproszę. I mamy dworzec główny 14, no mniejsza o to, Chucisko 03 tu jest, Chucisko 03. Potem mamy targ drzewny, tu gdzieś był ten przystanek, ale teraz gdzie on był? Niech po prostu będzie tu, za skrętem, targ drzewny. Targ drzewny też jest 01, targ drzewny 01. Proszę bardzo, następny jest targ chlebowy 01, nie wiem gdzie on tutaj zupełnie jest. Chyba nie ma nigdzie, więc... Zrobimy sobie ten przystanek po prostu gdzieś. Czy my na pewno dobrą ulicą jedziemy? Jakoś mi się tak coś nie wydaje. Czy on jedzie Świętego Ducha? Czy to jakaś trasa? On jedzie Świętego Ducha! Nie, nie, nie! My nie jedziemy szeroko, my jedziemy tutaj. Targ drzewny, proszę bardzo. 01, mi tu proszę nadać numerek. Targ drzewny, 01. Następny mamy targ chlebowy, no to nie wiem gdzie on tu jest. No niech będzie tu po prostu. Targ chlebowy 01. Targ chlebowy 01. Następny jest żuraw. Później mamy targ rybny. I teraz tak, żuraw też jest 01. Targ rybny też jest 01. Żuraw 01. Targ rybny 01. Sobie tutaj tworzymy. I dalej mamy Katarzynki 01. Katarzynki, gdzie mamy Katarzynki? Tu mamy Katarzynki. Katarzynki też są 01. Gdyby ktoś pytał, Katarzynki 01. Heweliusza też chyba jest 01. Tak, i potem wyjeżdżamy sobie już na Aksamitną. Aksamitna też jest zresztą 01. Gdyby ktoś pytał, Aksamitna również jest 01, tylko my sobie musimy jechać tędy. Nie, tutaj. Tu chciałem ten punkt. Na Aksamitną wyjeżdżamy, potem są nie, łagiewników, nie mamy, wały piastowskie i na dworcu zakończymy tutaj. Może być też 08 mniejsza o to. Zatwierdzam, klikam tu i nic nie zmieniam tego, tylko sobie zrobimy, tutaj możemy sobie zrobić w sumie wszystkie dni tygodnia, może być ten sam rozkład jazdy. Dni tygodnia, proszę bardzo. I pokażcie mi, jak ta linia jeździ tutaj w realu. Już nie pamiętam, jak żeśmy ją mieli, ale możemy ją zrobić tak jak w realu tutaj jest. I co 20 minut? Od 7.06 możemy zrobić kursy do 19.36 regularnie co 20 minut. Niech ta linia sobie tutaj pomyka.
Możemy w sumie w szczytach zrobić co 30, niech ona właśnie rano jeździ tak mniej więcej do 8 co 30, później może jeździć częściej i potem wieczorkiem też już niech jeździ o co do 30, może być tak lepiej. Z tym, że tu mi się nie podoba do końca to, że tu będzie ten taki odstęp trochę z tyłka, bo tu będzie 17.20 i potem tu nagle zgęszcza się nam tak, więc zróbmy do 19.06 po prostu. Niech on tak sobie jeździ, co? Myślę, że tak będzie lepiej. No właśnie, do 18.56 niech sobie jeździ. Wydłużamy tu oczywiście postój, żeby były dwa autobusy. Nie dajemy zgody na łączenia, czy dajemy? Możemy dać w sumie, bo co mi szkodzi. I możemy sobie to zatwierdzić, nie? Można nawet już od dzisiaj ta linia wystartować. Mi to nie przeszkadza, mamy minibusy. Jakieś tutaj do obsady się znajdą na pewno, więc nie powinno być problemu. No, trochę coś nie pykło chyba, bo się minibusów za mało zrobiło, ale nie wiem, czy my tu nie mamy jeszcze jakiegoś właśnie odstawionego, więc sobie go zrobimy. Aha, tu mamy jakieś autobusy pojedyncze, ale niech on nie coś to innego, nie wiem, przegubów nie mamy, albo rowerowe dajemy tu po prostu. I one powinny nam tu styknąć chyba, co? Rowerowe. Wszystko stykło, proszę bardzo, nie ma żadnego problemu. Ten gdzie jedzie? Aha, dobra, on idzie na parking, okej. Okej, dobra. I tak naprawdę to jest chyba tyle, co chciałem zrobić. W kwestii tych tutaj zmian takich na początek. Przepraszam za mój kaszel, ale właściwie to jest taki trochę problem powiązany z tym, że w tym tygodniu nie było odcinka ani z Flykorpa, a z Eurotracka najprawdopodobniej wyemitowałem w końcu ten, który był nagrany na zeszły tydzień, ale z przyczyn technicznych mi się jakoś wcześniej nie udało wyemitować. Dlatego, że po prostu byłem przeziębiony i nic nie nagrywałem dla was. Dlatego dopiero zacząłem nagrywać i dlatego przepraszam was, że tak to wyszło. Dobra, przechodzimy sobie najpierw do linii autobusowych, ale zanim to chciałem coś tu jeszcze zobaczyć. Czy my 110 już mamy podzielone? Mamy, nie? Mamy tu, jakie linie nam jeszcze zostało? 116. To jest króciutkie, więc to sobie możemy w sumie od tego zacząć. 122, 130. Przepraszam was. Aha! I to się jeszcze tyczy 130, to 130 też ma objazd. I ten objazd polega na tym, że on tu sobie pomija ten rejon. Ten przystanek Europejski Centrum Solidarności 01 jest pomijany przez tą linię. I on jest tak naprawdę od zeszłej soboty. Ja wcześniej tego objazdu nie zauważyłam, przeoczyłam ten komunikat jakoś. Do tego najbliższego wtorku 6. Ale my go sobie odwzorujemy, proponuję. Od soboty po prostu przez następne po prostu jakieś tam 2 tygodnie do następnego wtorku, tak? Więc myślę, że możemy sobie od tego w sumie zacząć i możemy 130 podzielić w sumie. Jak już robimy tak, to możemy 130 podzielić, zacząć od podziału 130. Więc jedziemy ze 130. Muzeum, jedziemy dalej. Potem mamy, tutaj są rybaki, ale my mamy dopiero aksamitną. Tu są łagiewniki, chociaż ja nie wiem, co są łagiewniki. Weźmy, zróbmy. Niech będą łagiewniki 02. Okej. Okay. Wały, później wyjeżdżamy, mamy dworzec, to chyba tam będzie stanowisko. Hucisko jest pewnie 04, jak obstawiam. Dobra. I później mamy te przystanki ponumerowane, nie wiem, więc ja sobie muszę wejść tutaj niestety. Napiję się łyka. Żeby sobie trochę nawodnić gardło, więc dzisiaj nie będzie też zbyt długi film, bo ja po prostu chcę jeszcze dla was nagrać opcji. I nie chcę się po prostu słuchać dzisiaj całego wygadać, a jak widzicie, niestety kaszle, więc to nie jest jeszcze do końca zdrowy, ale trudno. Mam nadzieję, że to już takie ostatnie przeziębienie w tym sezonie, że już lato będzie bez żadnych niespodzianek. Dobra, mam, więc już możemy po kolei lecieć z przystankami. Hevelianum, nie tutaj, no co ty robisz? Hevelianum 02 sobie robimy, proszę bardzo. Hevelianum 02. Dalej mamy Płowce i Płowce mają, słuchajcie, numerek. No, dla odmiany też 02, żeby nie było. Fosza, nie wiem, co się czyta, Fosza czy Focha, ale Fosza jest, nie, tutaj Fosza jest 02, to jest jakby błąd jakiś, bo tu powinno być 02. Wyczółkowskiego jest faktycznie 02, Wagnera mamy, ile tu mamy? Wagnera otwarta też są 02, Wagnera 02, dobra. Otwarta też jest 02, więc już akurat mamy tu numerek. Kurpińskiego też jest 02. My na park nie jedziemy, jedziemy tu do góry. Piecewska.
Piecewska jest 002. Piecewska jest 02. Piecewska 02. Dobra. Warneńską mamy 02. Również, żeby nie było. Warneńską też mamy 02. Budapesztańską mamy 04, żeby nie było. Budapesztańską 04 mamy. Dalej mamy Migowo 04. To gdzieś tu pewnie powinien być przystanek Migowo 04. Później mamy Królewskie Wzgórze na żądanie 03. To jest to Królewskie Wzgórze zamiast jakiejś Wołkowyjskiej. Tu mamy Królewskie i to jest na żądanie. Tak, to jest przystanek o charakterze warunkowym. To się ładnie nazywa. Na żądanie, proszę bardzo. Dalej mamy Wołkowyjską i ta Wołkowyjska jest 02. Wołkowyjska jest 02. Zacna. Zacną mamy też 02. Zacna 02. Okej. Staw Wróbla jest 02. Jasieńską mamy... Nie, tutaj tą. Przepraszam was znowu. Jasieńską też mamy 02. Tutaj. Jasieńska 02. I dalej mamy... Nie, 02. 03, przepraszam. 03, tu jest nie 02. 03, sorry. I Jasień PKM-kę mamy 01. Krańcóweczkę naszą tutaj. PKM i 01. I kończymy sobie tutaj bieg. Nie dodawaj kursu powrotnego. I teraz jak my to tutaj rozwiązujemy? Myślę, że tak. Nie dajemy na razie jeszcze dni powszednich, nie zaznaczamy. Potem będzie to trzeba wszystko pozaznaczać, poodznaczać. Będziemy się też musieli trochę tym bawić. Dajemy na razie rozkład dni powszednie. Dajemy autobusy pojedyncze, bo te na tej linii jeżdżą, więc dajemy sobie pojedyncze. Jak ja bym to dał, słuchajcie? Więc myślę, że tak. Z muzeum sobie jeździmy co ile? Co 20 minut, nie? Zaraz sobie zobaczymy na realny rozkład jazdy tej linii, bo ja bym tutaj chciał troszkę... No niby co 20. Niby co 20, ale wiecie co? Myślę, że jakbyśmy to dali w Międzyszczycie co pół godziny, by się nic nie stało. Niech pierwszy kurs będzie 5:07. Jakiś klawisz się wklęsł, chodź tutaj. Albo inaczej zróbmy. Nie będziemy się tu bawić jakieś... dziwactwa, zróbmy tę częstotliwość i tak od 5:07 jeździmy do 8:00 proponuję jeździmy co 20 minut dajmy sobie, tak zaznaczmy sobie poniedziałek, żebym tu cokolwiek widział i okej, oni mamy do 7:47 jeździmy co 20 po... Jezu tak mi już dzisiaj coś nie wiem od 8:17 od 8:17 do 14:00 może być 13:30, żeby było troszkę szybciej. Jeździmy co pół godzinki. I to będą też dni powszednie. Okej, jak to wtedy wygląda nam tutaj? No okej, tak jest regularnie co pół godzinki. I znowu od 13:37 do gdzieś tak mniej więcej 17:30 jeździmy co 20 minut. I wieczorkiem znowu co to jest minut 30. Myślę, że to powinno styknąć jak na częstotliwość na tej linii. 13:37 do 17:00 dajemy 30, żeby też nie było. Dajemy co 20 i co 20. Tutaj i jak to... A nie we wszystkie dni na razie jeszcze. Nie rozpędzajmy się aż tak, jak to by wyglądało. Okej, czyli tu się zagęszczamy i jeździmy troszkę częściej. I później znowu, o której jest ostatni kurs, 17:17, czyli mniej więcej od 17:47 do końca dnia, czyli do 22:30 mniej więcej, będziemy już jeździć co tych minut 30. I tak to powinno, myślę, że wyglądać i taki... Tak to się powinno sprawdzić do 22:30 i co 20 minut dajemy, nie? Nie, do 30... Matko Boska, no było mnie też to będzie trzymać co 30 minut, tak? Wszystko się nam pięknie, ładnie zgadza. Więc to mamy. Jeżeli chodzi o weekendy, czyli soboty najpierw dajmy, to w soboty myślę, że co te 30 minut możemy przez cały dzień jeździć, więc proponuję 5:07, 22:30 i po prostu regularnie co 30 minut te kursy dać. Nie będziemy się tu bawić jakieś... Te, proszę bardzo, są co pół godziny kurs. Ostatnio przyjeżdża 22:40. Się wszystko zgadza.
co pół godziny odjazd jest, więc nie ma tu większego problemu z tym. I ostatni dzień to są niedziele i święta. Niedziele i święta. I my tu sobie robimy od 5 też 7 do 22.30, ale z tym, że co godzinkę będą jeździły w niedzielę i święta te autobusy. I jest, okej, okay, dobra. Więc rozkład mamy w tą stronę. Możemy sobie zatwierdzić, możemy puścić czas. I robimy kolejną linię 130.02. Z Jasienia ruszamy. Potem mamy Jasieńską. Tu również musimy onumerować te przystanki, więc się muszę cofnąć do rozkładów. Jasieńska 01. Mamy, dobra, jedziemy dalej w takim razie. Później mamy Stawróbla, tu mamy już numerek. Potem mamy Zacną, też 01. Proszę bardzo. Później mamy Wołkowyjską. Wołkowyjską też mamy 01. Więc tutaj też musimy sobie zrobić numerek 01. Dalej mamy Migowo 03. Migowo 03. Proszę bardzo. 03. Dalej mamy Budapesztańską i to jest już 03. Później mamy Warneńską 01. Więc tu sobie dojeżdżamy, mamy Warneńską 01. Dobra. Później sobie tutaj dojeżdżamy, mamy Piecewską 01. Później sobie dojeżdżamy Kurpińskiego 01, Otwarta 01. Wagnera też jest 01. Tak? Tak. Mamy sobie 01. Dalej mamy Wyczółkowskiego też 01, Fosza 01, czy tam Focha. Bo w sumie ostatnio jak jechałem autobusem, to w Gdyni zapowiadało Focha. Nie wiem, jak to się czyta, ale mniejsza o to. Będziemy się teraz licytować. Tu mamy Hevelianą też 01. Więc sobie zapisujemy. Dalej mamy Urząd Miejski, to jest 02, więc sobie tu podjeżdżamy, ale nie tu. Nie chciał tu, tylko bym chciał, żebyście mali. Chociaż nie, mamyś tutaj chyba, tak? Dobrze, dobrze. Mamy, więc Urząd Miejski dajemy też 02. W sumie też, dla odmiany. Później mamy już numerek na Chucisku, później mamy Dworzec Główny, nie wiem co jest 13, to tutaj jest 05, więc może ja zmienię ten numer jednak na 05. Niech on będzie 05. Wały 01, no i właśnie tu mamy tą trasę objazdową, Łagiewniki, Rybaki Górne, końcowy na muzeum, możemy jeszcze zrobić muzeum, postój, żeby nie było. Muzeum, postój, niech będzie postój, o, proszę bardzo, postój też jest. Więc wszystko jest i teraz my sobie tutaj nie będziemy dawać kursu powrotnego. I teraz ja tutaj sobie muszę tak troszkę spisać te godziny odjazdu. Tą kartkę mam już zajętą, ale tą mam wolną. Wezmę sobie tutaj tą karteczkę. Moment. Dobra, weźmiemy sobie tutaj karteczkę, ołóweczek i zapiszemy sobie godzinę odjazdu w drugim kierunku, żeby te mniej więcej się tu pokrywały, żeby autobus nie jeździł częściej w jedną stronę niż w drugą, bo to nie ma sensu. Mamy to, tak? To było to. Dobra, i teraz robimy tak, czyli od 5.07, co ja może wyjdę w ten rozkład, będzie mi wygodniej, 5.07 do 7.47 co 20, tak? 8.17 do 13.17 co 30, dobra. 13.37 do której? Do 17.17 mamy co 20. 17.47 do 22.17 mamy znowu co 30. I czas przejazdu ile wynosi? 33 minuty, dobra, to sobie tutaj zapiszę 33, że teraz będę wiedział. I okej. Okay. Przepraszam bardzo, zatwierdzamy. I jedziemy sobie teraz tutaj. I robimy ten rozkład według tego tutaj mniej więcej, co sobie tutaj napisałem. Częstotliwość. Myślę, że tak. Tam się jedzie 33 minuty, więc to jest 5.07 plus 33 jest 5.40. Myślę, że tak 10 minut przerwy, 5.50, ale myślę, że od 4.50 możemy już zacząć te kursy częstsze. 4.50 dajemy. 4.50 i teraz 7.47 plus
To jest 8.20, 8.30. Co 20 będziemy jeździć. Dobra. Co 20. Dajemy tu autobusy pojedyncze, dajemy tutaj dni powszednie. Powszednie. Okej. Później schodzimy niżej. Aha, możemy sobie w sumie to zrobić. No nie, tak. Właśnie sobie to wyciąłem, ale to się skopiowało, no nie. No na mniejsza o to dni powszednie. Jeszcze raz, Ctrl C. Co tu nie działa, to moment. Jeszcze raz, dni powszednie. Robimy sobie Ctrl C. No właśnie, Ctrl V poproszę. Żeby mi tu ten nazwa się automatycznie wkleiła i później jak jeździmy. 8.17, czyli mniej więcej od 9, akurat idealnie wychodzi 9. 13.17 plus 30 to jest do 14, co pół godzinki. Równomiernie co pół godziny. Tak, równomiernie. Jeździmy co pół. Dobra. Dalej, też Ctrl V robimy. I teraz, od 13.37, czyli do 14.20 mniej więcej, 14.20, dobra, do godziny, mniej więcej bym dał 17.30, chociaż to nie będzie idealnie, ale 17.30 niech będzie, co 20 minut bym dał. No ja może w tym popołudniowym szczycie to w stronę centrum mniej osób będzie jeździć, więc możemy szybciej ten takt tak jakby przerzedzić. A niech o tej 17.20 będą te kursy i później od 17.50 do wieczora już niech będą po prostu ile to było minut? Co 30. Od 17.50 myślę, że do 22.00 styknie co 30 minut. Tak, to się zgadza wszystko pięknie, ładnie, mamy rozkład jazdy. Tylko tu robimy Ctrl V i teraz robimy jeszcze rozkład na weekend, który będzie prostszy, ale ja sobie tu wrócę jeszcze na chwilkę. I spiszemy sobie od razu godzinę odjazdu w soboty. Już sobie spisuję. 5.07. Chodzi bardziej o to, od której do której te kursy są. 5.07, 22.07, 3.30. Okej. I niedzielę i święta. 5.07 to też 22.07, tylko z tym, że jeździmy co 60. Tak to wygląda. Jak my to sobie teraz zrobimy powroty, więc myślę, że możemy zacząć sobie jakby to zacząć tutaj. Myślę, że tak, w soboty 5.20 do 22.00, a w niedzielę i święta 5.50, niech tak to będzie. Niech tak to będzie, czyli będzie tak, 5.20, nie tak, tutaj cofnijmy 5.20 do 22.00 co 30 i mamy jeszcze niedzielę i święta. Niedzielę i święta. I święta. 5.50 do 22.00 też co 60 minut to będzie. W sumie nie też, tylko właściwie osobny to rozkład będzie, ale mniejsza o to. Jest parę kursów. Jest, zatwierdzam i teraz sobie spójrzmy, jak to będzie tu wyglądało w sobotę. To nie jest sobota, to mamy tu poniedziałek jakiś, mamy sobotę. Mamy te 130 gdzieś tutaj. Aha, jeszcze linia 130 jest tutaj, ale linia 130 trzeba skasować, bo ona już się nam nie przydawać będzie. Dni powszednie sobie zostawiamy, to wszystko kasujemy, więc to już nie jest nam potrzebne. Zostaje tylko czwartek, piątek, który musi zostać. I sobota, jak nam będzie tu wyglądała. 131 robi z muzeum, zjeżdża, dobra, ale to na razie mnie nie interesuje. Czyli tu mamy 131 drugie. Aha, to jest tyle właściwie, tak? Jest drugie, pierwsze, drugie i potem jest jakieś 154, może być tak. Czyli 130 mamy. Co dalej robimy? Tak, 110 mamy z głowy, 116 bym zrobił, ale może pójdźmy za ciosem i zróbmy od razu 184, żeby też już było. Bo 184 myślę, że będzie dobrym pomysłem, bo tu bym chciał naprzemiennie zrobić takt ze 130, a jak już mam godziny 130 spisane, to będzie prościej, więc może zróbmy od razu 184 idąc za ciosem. Zaczynam sobie z Jana. Nie będziemy ją składną numerować, bo to nie ma sensu. Mamy 14, nie? Chucisko, dobra. Hevelianum. Płowce. Fosza. To tam Focha. Wyczółkowskiego. Wagnera. Otwarta. Klikniesz się, nie? Dobra, musimy jeszcze raz kliknąć. Dobra. Kurpińskiego.
Piecewska, dalej mamy Warneńską, później mamy Kolumba i Kolumba, aha, Kolumba teraz nie wiem jaki ma numer. Musimy się tu cofnąć do naszych rozkładów. Odśwież, nie, nie jest 138, nie jest 138, nie chcę tego, 184 chcę. Tu mamy 184 i zobaczmy listę przystanków, tu niżej, niżej. Piecewska, Warneńska, Kolumba jest 03. Kolumba jest 03. Kolumba 03. Dalej mamy Brentowo, PKN też jest 03. Niech tutaj też staje i ma przystanek o nazwie 03. Dobra, a potem się toczymy dalej. Mamy Ogrodową i Ogrodowa ma 01. I tu w ogóle powinno być jeszcze na żądanie. Ogrodowa 01, nawias na żądanie. Mamy jeszcze Potokową 03. Potokową 03 mamy. Mamy jeszcze u góry Podkarpacką. To będzie Podkarpacka 01. I mamy Niedźwiednik 02. Niedźwiednik, gdzie mamy ten nasz Niedźwiednik tutaj? Niedźwiednik, niech będzie tutaj 02 jako nasz końcowy przystanek. Niedźwiednik 02. Ok. I robimy sobie tutaj ptaszka. Nie będziemy dawać kursu powrotnego. Robimy ustawienia zaawansowane od razu. 30 minut się jedzie, więc nie jedzie się jakoś wybitnie długo. I teraz robimy sobie tak. I pytanie brzmi, ile ten nasz 184, 130 jedzie do tego, do no. Niepowszednio od razu sobie wpisujemy. I teraz pokażcie mi, ile 130 jedzie do tego, no, do wałów. 4 minuty, czyli 4, to będą 2 minuty, później musimy startować. Czyli do każdego odjazdu musimy dać 2 minuty. Już sobie tutaj się cofamy, idziemy sobie z tym i jedziemy. Jak my to tutaj zrobić? Mamy odjazdy 5.07, czyli myślę, żebyśmy zaczęli sobie 5.17. Ja sobie najpierw może rozplanuję. 5.17. Niech będzie do 7.37, niech jeździmy co 20, tylko będzie to 5.19 i 7.39, 120. Później będzie jeden samotny odjazd, 8.04. Później od 8.34 do 13.04 możemy jeździć co 30. Źle coś mam tu. 7 pod plus 4. Nie, to mamy źle. To będzie tu inaczej. Będzie tu 24. Przepraszam was. 24 i tu będzie 44, czyli tu nie będzie 7.47, 7.51, 8, no. O matko, 7.47 plus 4 jest 7.51, 8.6 minus 2 to jest 8.4. Się zgadza tu. Się zgadza, co ja teraz mam tu nie tak? To jest plus 2, to jest 26, nie, to jest źle. Źle. Dobrze było wcześniej jednak, czy nie? Już się teraz pogubiłem. Nie, tu jest dobrze, 24 i 44, tu akurat może tak być. Dalej, 7.47 plus 4 jest 7.51, 8 ma być odjazd, 8.6, czyli 8.4, wszystko się zgadza. Teraz, 8.17, 8.21, 8.34, 36, do 13.04, wszystko się zgadza. I dalej, mamy 13.17, 13.37, czyli 13.24 znowu. 13.29 chyba raczej. No jasne, teraz już wiem co jest źle. To nie tak ma być, tylko ma być 19. Czyli 5.19 jednak do 7.39 ma być. O! I teraz się nam to zgadza. Chyba tak, dobra. Do 17.09 jeździmy sobie co 20 minut. Teraz 17.17 dodać 4. To jest 17.21. 17.47 dodać 4 to jest 17.51. Czyli to mamy 17.30. Mniej więcej. I do 22.34 jeździmy co 30 minut. Dobra, rozkład jazdy mamy opracowany. Myślałem, że trochę to trwało, ale wiecie, już chciałem tutaj to w miarę dokładnie rozplanować, więc musiałem trochę tutaj sobie pomyśleć. Dobra, nie będziemy tego na razie klikać, niech będą już pojedyncze. I tak, 5.19.
do 7:39 to jest 120 minut. Więc tutaj sobie to możemy od razu zrobić. Co 20 dajemy. Co 20 i co 20. I kasujemy sobie te rozkłady, bo to nie jest nam potrzebne na razie. Czyli to będzie tak wyglądało. Ok. Dalej. Od 8:04 mniej więcej. Od 8:04. Od 8:04 do 13:04 jeździmy co pół godziny. Co pół godziny. Co 30. I tu również będą. Czy mamy, możemy to wkleić? Możemy, dobra. Tu od razu też wkleimy. I jeszcze będzie jeden rozkład, więc od razu sobie też wkleimy. To sobie kasujemy. I teraz mamy tak. 13:29. 13:29 do godziny 17:09. Jeździmy co 20 minut. Czyli tak. I tutaj od 17:34 do 22:34 też jeździmy co 30 minut. Czyli to jest tak, tak to mniej więcej powinno wyglądać. Zaraz zobaczymy, czy to będzie się tu zgadzało z tym, co to tutaj mamy. Co 20, co 30 regularnie, co 20 znowu. I potem mamy co 30 do wieczora, już 23:04. Wszystko się zgadza, dajemy zaznacz. I robimy teraz soboty od razu za ciosem. Tu w sobotę nie powinno być aż takiego problemu. Soboty. I jak to będzie? Jak w soboty mamy kursy 5, 7, 22, 7, co 30. To tutaj powinno być bez problemu. Piąta. Tak, bez problemu. Tak, 5:24 do 22:24, co 30. A tu powinno być 5:39 do 22:39, co 60. To możemy dać 54, żeby było troszkę dłużej. Dobra, więc robimy sobie tak. W sobotę 5:24 do godziny 22:34 i robimy takt co 30-minutowy. A za to w niedzielę i święta. Niedzielę i święta. Kasujemy sobie oczywiście to, bo to nam nie będzie potrzebne. Od 5:39 do 22:39 robimy takt co 60-minutowy, czyli tak jak już jest od razu ujęte, czyli tak to będzie wyglądało. Tak w soboty jeździmy co pół, a w niedzielę co godzinkę. Dobra, i tak to może wyglądać, tak to sobie zostawiamy. Teraz robimy kierunek w drugą stronę, żeby nam to już tą linię mieć z głowy. I będziemy dalej następny sobie próbować. Jedziemy sobie teraz tak, z niedźwiednika 01 startujemy. Kliknij się, dobra, niedźwiednik 01. Podkarpacka 02. Podkarpacka 02. Niech będzie. Podkarpacka 02. Dalej mamy Potokową 04. Co my tutaj robimy? Mamy Potokową 04. Dobra. Ogrodową na żądanie 02, czyli Ogrodowa 02. Jeszcze dodatkowo dodajemy na żądanie. Proszę bardzo. Brentowo PKM. Brentowo PKM jest 04. Brentowo PKM 04. Potem mamy Kolumba 04. Kolumba 04. I już teraz lecimy. Kolumba 04, Warnejska 01. I już dalej możemy lecieć. Piecewska, bo tu już nie ma co numerować, bo już wszystko jest ponumerowane. Kurpińskiego, Otwarta 01, Wagnera 01, Wyczółkowskiego 01, Focha 01, Na żądanie Płowce 01, Hewelianum 01, Urząd Miejski 02, Hucisko 03, Dworzec Główny, tu jest niby 07, ale my też dajemy 05, nie będziemy się tu bawić, Wały i dojeżdżamy sobie na Jana Skolna gdzieś tam i tam się ten kurs kończy. Jak my tutaj mamy w rozkładzie 32 minuty przelotu, czyli troszkę więcej. I teraz tak, ile on idzie na Piecewską, nie, na Warnejską, 10 minut. Dobra, wydaje się sobie 10 minut, więc okej. A ten drugi, znowu muszę trochę grę przyciszyć, a ten drugi jedzie, tu mamy 130, możemy, tu mamy już tyle linii. No mówię, zostało nam już niewiele, myślę, że do przenumerowania. Chyba tylko 116, 122.
Może zróbmy w ogóle listę tych linii, które mi zostały. Na drugiej stronie sobie tutaj zrobię. Więc tam mi zostało 116. 116. 122. 130 już mamy. 136 mamy. 154. 167. 208 chyba też już mamy, nie? Ty! 208 i sezonowe 606, ale tego nie będziemy robić, więc... Tylko 4 linie? Jakim cudem tak mało? Aż to najzwyczajniej w świecie mamy, więc już... Zobaczcie, jak nam to sprawnie idzie. Myślę, że dzisiaj sobie zakończymy to. Bo 116 i 154 są krótkie, najgorzej będzie za 122, tylko że 122... Wiecie co, za 122 jest taki problem, że ja bym chciał tutaj już zrobić jakąś taką... Coś ala mniej więcej już kolektę trochę trasy. W sensie kolektę trasy polegającą na tym, żeby tu odblokować co. Możemy w ogóle jakieś badania zrobić w celu rozszerzenia? Nie możemy, bo musimy mieć co? 100 tysięcy. Można by coś zacząć zarabiać, bo my stracimy na razie dzisiaj. To jest sporo. Dobra, ceny są jakie są u nas, tych biletów są dość wysokie. Dobra, wiecie co, może byśmy na chwilkę przerwali to jednak, zaraz będziemy tam kończyć. Ale ja bym to jakieś wozy wysłał do lakierki może, skoro te tutaj nic nie robią, to te wyślemy dwa do lakierki, niech one sobie już jadą do lakierni. Ty idź do naprawy, aha, ty czekasz na naprawę, dobra, czyli ktoś jest w naprawie. Bo wiecie, jak są wozy wolne, to dajemy je od razu na lakierkę, niech będą. Bo nie ma sensu tracić czasu. Niech ten wóz już jedzie na tą lakierkę nam tutaj, żeby już chociaż trochę było, wiecie, w naszych barwach, bo chcę coraz więcej tutaj. Ostatnio robiliśmy malowania, więc ja robiłem, ostatnio już wam je pokazywałem, więc czas by było w końcu je tutaj robić. Mamy Mercedes Sprinter Gdańsk, tak, to jest to, więc zastosujemy i mamy kolejny Sprinter w naszym malowaniu, więc już mamy to. Ty wyjeżdżasz, dobra, więc ty możesz być malowany. Ty w sumie też, bo wyjeżdżasz później, więc waszą tutaj zaznaczymy, ty jedziesz dopiero po południu, ale ty nie, ciebie też możemy polakierować w sumie i ciebie, tak na... Tylko szybko to musicie robić, nie? Bo ja tu chcę klikać, a ty masz nieoczekiwane, a później no trudno. Nic nie poradzę. Wczytaj. Przeglądanie szablonów. Mercedes Sprinter Gdańsk. Mamy to. Kolejny jest. Następny poproszę do lakierki, więc chyba wszystkie sprintery już są. W ogóle jak nasza setka. Już ruszyła do akcji? Czy jeszcze nie? Nie wiem. Jedzie coś tutaj na włączonko, a to chyba nie jest setka akurat. Tu też jest, jedzie sobie sprinterek, proszę bardzo. A ten jeszcze nie będzie mieć naszego malowania, no ale ten to zrobimy już... Po tym, to będzie to, nie? Dobra, więc tego też mamy już olakierowanego, bardzo dobrze. Teraz ty jedziesz jeszcze, nie? Ty i ten będzie jeszcze jechał i to na razie będzie tyle. Jak ty sobie skończysz tą lakiernię, to weź jeszcze go wyremontuj mi tutaj, w sensie posprzątaj i zrób te wszystkie tam rzeczy i w sumie tego też możemy. Jak już jedziemy, to jedziemy na całość idziemy. Wczytaj. Przeglądanie, proszę bardzo. Kolejny sodalistyk w naszym malowaniu. Już jest coraz więcej ich. Jest teraz ty? Ty chyba, nie? Tak, ty jedziesz, nie wiem, kto tu jedzie. Aha, ten już jedzie na zadanie od razu? No nie, on na stację jedzie, dobra. Z tym samym kierowcą pewnie od razu po prostu. Niech go dotankuje. O, teraz ten przegub ruszył do akcji, dobra. Lakierka, proszę bardzo, szybkie tutaj tego. To jest to, więc tu nie będziemy przedłużać. Proszę bardzo, jest. Następnego poproszę do lakierki. Nie wiem, kto jest następny w kolejce. No, raz, ty jesteś, nie? Ale wy się spieszcie z nim, bo on już, wiecie, powinien już właściwie zaraz ruszać, więc ja bym chciał, żeby on był wylakierowany. Ty? Jeszcze ty jesteś? Jeszcze ten jest jeszcze po drodze. Przeglądanie lokalnych szablonów, dobra, jest wczytane, proszę bardzo, masz. Też masz malowanie, no ale dawaj mi go, bo on już powinien być na pewno 606, więc już proszę bardzo, mi teraz go olakierować. Dobra, no idziesz do niego. I idziesz, ale ty idziesz do lakierni najpierw, no proszę bardzo, trudno, będzie najwyżej opóźnienie lekkie z wyjazdem, sorry. Dobra, jest, zastosowaliśmy i to chyba wszystkie, co? To są do lakierowania, chyba na razie tak. Więc trochę wozu zyskało nasze barwy, a reszta na co najwyżej zyska później. Na razie to zostawiamy i przechodzimy do 184. To było takie szybkie wyluzowanie, troszkę tam pobawiliśmy się tymi barwami. Czy setka już jeździ? Jeździ. I chyba się w miarę wszystko zgadza, bo tutaj widzę, zobaczcie, zobaczymy, zaraz sobie przejedziemy to kółko z tym wozem, jak tutaj to wygląda. Mamy 8 osób, 9, ale nie jeździ chyba zbyt, no jest tłoczno, jest, niestety tak.
No ale myślę, że dwa wozy powinny to w miarę możliwości ogarnąć jakoś. No i tak, o, to mamy błąd, jeszcze będziemy musieli to poprawić niedługo. Dobra, ale widzę, że ludzie wysiadają, więc spokojnie, tu muszą wszyscy wysiąść, jest spokój. No i dobrze, o to właśnie mi chodziło. Ten jedzie na 606 niestety z opóźnieniem, no sorry, ale musiałeś być wylakierowany. Dobra, ale tu widzę, że nie będzie tłoku akurat. No okej, okay, jakoś to wszystko w miarę działa. No nie jest może to, wiecie, najlepsze, ale jakoś to działa. To mamy już 33 minuty spóźnienia niestety. Zobaczmy w ogóle, jest tłok na tych kursach, na tej setce, a to możemy w ogóle pokasować, bo te NM to już dawno jeździły i dawno i nieprawda. To też w sumie można by już skasować, a pokażcie i to też. A pokażcie mi tą setkę. Aha, na każdym kursie jest zbyt duży tłok, ale jakoś to myślę, że idzie. Jakoś to idzie, najważniejsze jest to, że mam w miarę wysoką częstotliwość. To najważniejsze jest to, że ci ludzie się aż tak nie zapętlają, że jesteśmy w stanie w miarę możliwości pozabierać większość pasażerów. Teraz na przykład ten jedzie, nie? Pokażcie mi na przykład tego. Czy on będzie tłok? Będzie miał tłok? No będzie niestety pewnie. Usiada 9 osób. No niestety ci z dalszych przystanków mają trudniej, ale i tak nie jest jakoś specjalnie tłoczno. Czy nawet, no teraz wyjechał fakt trochę pełny, ale nie jest źle, myślę. No ja mam spokojnie, nie ma problemu. A ten? Pokażcie mi tego. Aha, ty jeszcze czekasz nie wiadomo na co. Dobra, żeś ruszył już w końcu. Hucisko. Targ drzewny, dobra. No jest tłoczna, ale nie jest jakoś dramatycznie. W sensie nie ma dramatu z tymi ludźmi. Tylko bym tu jeszcze poprawił tą trasę, to może za chwilę. Pokażcie mi tylko jak ta setka tutaj. No jest, ale to jest, zobaczcie, 12 pasażerów nie było przewożonych, więc myślę, że oni po prostu będą następnym kursem. Trudno. I tak niech się cieszą, że mają kursy co 20 minut na takie ten. Dobra, możemy w sumie jeszcze tego zrobić. Jak już tak jesteśmy tutaj, to zróbmy jeszcze tego ostatniego i koniec na razie. Z nakierowaniem wozów. A ty co, przepraszam, co to mi się stało? Wdzielaczka. A możemy wymienić, bo mamy jeszcze na zapasie. To by coś się stało? No chyba na razie nie, więc nie musimy tego poprawiać. Dobra, ciebie możemy w sumie wczytać przeglądanie lokalnych szablonów i możemy tutaj ciebie malować i to na razie tyle, wracamy sobie do naszych tutaj spraw związanych z malowaniami, w sensie z liniami. Pokażcie mi ile 130 jedzie do tej piece, do tej warnejskiej, 11 minut. To będzie jechał 10, bo tak mi jest wygodniej. Dobra, i teraz musimy sobie tutaj zrobić taki mek, że musimy sobie zapisać tak jakby propozycję godzin odjazdu stąd. Tak jak tam wygląda jeszcze z czasem. A nie, my to mamy już tutaj, nie? Więc to sobie wystarczy, że sobie tutaj po prostu zapiszę te propozycje i mniej więcej to się, mam nadzieję, będzie zgadzało. A nie, ale nie tutaj, bo chciałem najpierw wejść na 130, bo muszę tutaj to dostosować do 130. Dobra, bierzemy sobie w takim razie ołówek i je zapisuję. Więc tak, jak to miałoby wyglądać? Piąta do 8:40. Do 8:20 mniej więcej, co 20 minut. 8:45 do godziny 13:45, co 30. 14:10 do godziny... Jedziemy. Do... A czego tu nie ma jeszcze tego ściechanego? Aha, bo tu muszę we wszystkich tych, nie? Dobra, muszę sobie tu zrobić to tak. Żeby to się wszystko tutaj nam pięknie, ładnie zgadzało. No trudno, a minutka będzie skrócony czas przejazdu, ale to z przyczyn technicznych tak naprawdę, że ja tu potrzebuję 10 minut. Ja myślę, że jak skrócimy, to wielkich opóźnień nie będzie. Więc nie powinno się nic wielkiego stać. Co 20 i później mamy 17:35 do godziny 22:05, co 30. To się powinno w miarę zgadzać. Więc to sobie teraz możemy zatwierdzić. I teraz możemy sobie przejść tutaj na 184. Pierwsze czy drugie? Co ja chciałem zrobić? Drugie, nie wiem. Drugie. I teraz, a nie, jeszcze pierwsze chciałem zobaczyć. Czy mniej więcej te godziny odjazdu się tu w miarę zgadzają? Powinny, no bo skoro tu mamy 30, to po prostu będzie chwila dłużej przerwy. Na przykład zobaczmy tutaj pierwszy kurs. 5:49, no to będzie odjazd o 6, czyli się zgadza mniej więcej. Mniej więcej tu się jakoś to zgadza, pokrywa, więc myślę, że nie ma problemu. Więc dobra, więc po prostu zrobimy sobie te godziny odjazdów i następne linie będą już prostsze.
częstotliwość robimy i teraz tak, piąta akurat się zgadza do 8.20. O matku, weź się ogarnij. No nie, coś tu mi się źle odkryło. Dobra, nieważne, nie będziemy tego tak robić. Czekajcie, ja sobie to wszystko wyłączę. Jak to zatrzymać? Czekajcie, tu coś mi nie pykło, może jeszcze raz spróbujmy. Wejść i wyjść, to by dalej mi tak leciało. Będzie. Poczekajcie, jak zrobimy nowy rozkład jazdy? No nie, dlaczego tutaj tak leci? Poczekajcie, inaczej zróbmy. Dlaczego tu nie mamy czegoś? Dzisiaj, a nie mamy kierowcy, przepraszam. Brakuje, a jak to brakuje kierowcy? No brakuje kierowcy. Dobra, jak jedna... jak jedna zmiana nie będzie obsłużona, nic nie stanie, myślę. Bo zatem to się ma stać. Jednej zmiany nie obsłużymy. Nie powinno się nic złego stać. O, teraz sobie tu 195 pomyka. Dobra, ale my musimy sobie wrócić do naszego tematu. Tych odjazdów. No weźcie się ogarnijcie odjazdy, no. Czy już się ogarnęło, czy dalej będzie mi tu... Co ja mam tu zrobić? Jezu, to jest głupie. No ale jak je mam tu teraz naprawić? O, zatrzymało się, tak? Zatrzymało, dobra. Ogarnęło się, więc możemy wrócić do naszego tutaj tematu. Od 5 robimy. Do 8.20 odjazdy w takim układzie. Do 8.20, tylko w dni powszednie robimy sobie w takim układzie tutaj dni powszednie. I tu będziemy jeździć co 20 minut. Dalej mamy to samo, dni powszednie. To sobie wszystko skasujemy, gdyż mamy od 8.45 do 13.45 odjazdy. 8.45, 13.45 mamy odjazdy. I to sobie robimy co minut 30. Co 30, dobra, tu sobie robimy to tak i mamy tutaj odjazdy. Odjazdy od 14.10 do 17.10. Matko, ale mi się chce kaszleć normalnie dzisiaj. Co 20, dobra. I dni powszednie, czyli od 17.35 do 22.05. Tak sobie to myślę, że możemy zrobić. I czy to mniej więcej się będzie zgadzało? To musimy dać co 30. Tu wszystko się zgadza, zgadza, dobra. Tu się wszystko zgadza, tu mamy rzadziej, rzadziej, rzadziej. Tu mamy znowu częściej. Wszystko się w miarę powinno pokrywać. Oczywiście preferowany number 1, to się dało na wszystkich, dało się na szczęście na wszystkich rozkładach, więc nie musimy tego osobno zmieniać. Okej, ten gdzieś tutaj jedzie, aha, no bo jak wróci, to niech go zatankują i posprzątają, bo to się... bo to się mu przyda. Ten jak wróci, też niech go zatankują. Ten jak wróci, niech też go zatankują, pozostałe widzę, że tu sobie stoją na razie. Ten może jeszcze teraz być zatankowany. Ten, no myślę, że możemy nie zdążyć, więc nie będziemy go już teraz tankować. A ten jak wróci, też możemy go sobie tutaj... O, zrobić mój komplecik, dobra. I teraz co możemy zrobić dalej? Aha, musimy jeszcze dokończyć tą linię w weekendy. A co nie powinno być wielkiego problemu, bo po prostu sobie spiszemy teraz godzinę odjazdów i powinniśmy to zrobić. Czyli tak, 5.35. Czy ktoś z tego 21? 22 tu miało być. O godzinę przedłużamy. Nie ma tutaj być żadnych tych. 5.35 do 22.15. Nie. A nie, no coś źle jest, nie tak, chwila. Do której my tu jeździmy? Do 22.05 chyba raczej, albo jeszcze inaczej. Do 22.05, sorry, to będzie 22.05. Co 30. I od której? Od 5.50, tak dobrze mówię? Nie, od 6.20 dopiero do 21.30, co 60, dobra. To już będę wiedział. Czyli sobie to robimy i zaraz sobie robimy 184. Drugie. I teraz robimy sobie tutaj soboty. Soboty, soboty, soboty. I mamy tutaj 5.35 do 22.05. 5.35 do 22.05, co 30. I niedzielę i święta sobie w takim razie tutaj dokończamy.
niedzielę i święta, robimy sobie od 6.20 do 21.30. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o linię 184. Okej, okay, dobra. I teraz musimy jeszcze z tamtej linii sobie skasować rozkłady. To więc od razu sobie to bierzemy. Kasujemy to, to i to i zostaje nam tylko dzień powszedni. Dobra, i jak to będzie wyglądało w sobotę, proszę mi pokazać. Tu jakieś 184 już jest gdzieś. Aha, bo tu nie włączyliśmy chyba łącze, z tego co widzę, więc musimy jeszcze włączyć łączenia. No właśnie, nie włączyliśmy, więc musimy włączyć i teraz będzie sobotę, poproszę. No tu jest akurat jedno, więc tutaj nie zobaczę tego zbyt wiele, bo tu akurat mam jeden, kurczę, 184, a tutaj pierwsze, no niby tu jest pierwsze, drugie, jest pierwsze, drugie, potem znowu jest, więc jest po prostu dużo linii ze sobą połączonych, to możemy anulować, bo i tak tego nie obsłużymy, to mi tutaj już nie dynda, że tak powiem. No i dobra, i następną linią, którą byśmy sobie zrobili, to będzie sobie 116, też krótka linia, więc myślę, że powinno w miarę szybko pójść. Ale wiecie co, zanim to, dobra, możemy sobie zrobić, już zacząłem to, zróbmy to. Tylko tak, my mamy 116 i 116 idzie na matem w lewo, więc ja tu sobie muszę niestety chyba, tak, musimy sobie wziąć i numerować przystanki, bo tu nie mamy wszystkich onumerowanych, więc weźmiemy sobie i będziemy numerować. Włączysz się? Nie włączysz. Będziemy musieli zestartować internet. Odśwież. Jest, dobra. To na razie mi nie jest potrzebne i jedziemy w takim razie po kolei. Skąd my tu startujemy? Bo ja nigdy nie wiem. Muszę się tutaj jeszcze raz przyjrzeć temu, gdzie my startujemy. Gdzie tu startują te linie? Stąd, tak? Okej, okay, 116 proszę mi tu dać. 116.01. My sobie 0.2. Tędy sobie przejeżdżamy, gdzie tu mamy ten punkt tutaj. Galeria Bałtycka, to się akurat zdarza, że jest 06. Potem mamy Chrzanowskiego 02. I tu już numerka nie ma, więc musimy sobie ten numerek dopisać. Chrzanowskiego 02. Później mamy Srebrniki. I te Srebrniki mają numerek też 02. Dobra. Później mamy Trawki 02. Tu nie musimy tego numerować. Potokową 04. Ogrodową 02. Brentowo PKM 03. Później mamy Dolne Młyny 02 na żądanie. Przystanek o charakterze warunkowym. Dolne Młyny 02 na żądanie. Proszę mi to dać. Za Dolnymi Młynami mamy Potokową Matemblewską 02. Również to jest przystanek na żądanie. Na żądanie, proszę bardzo. Dobra, Karskiego. Aha, Karskiego tu gdzieś musimy umieścić, bo to jest jakaś taka lipna trochę lokalizacja. Karskiego 02. Karskiego 02, dobra. I mamy jeszcze matem w lewo, końcówkę tak naprawdę. I to jest wszystko, co my na tej linii robimy. Matem w lewo 02. I to jest wszystko. Nie, matem w lewo jest 01 akurat, sorry. Matem w lewo jest akurat 01. To jest mój błąd. Nie będziemy dawać kursów powrotnych żadnych. 20 minut się jedzie, więc nie jest to jakoś długo i zaraz sobie przejdziemy do 136, gdzie musimy dostosować ten rozkład jeszcze. Więc zaraz to sobie tutaj dopasujemy. Dobra, więc my sobie tu od razu spiszemy godzinę odjazdu, które musimy tutaj jakoś zachować. I jedziemy. Gdzie jest mój ołówek? Jakiś tutaj jest, więc skorzystam sobie z niego. Jak my to tutaj mamy? Od 5.30, nie będzie od 5.07. Od 5.07 niech będzie. Do 8.07 jedziemy sobie co 30 minut. Od 8.52 do godziny 12.52 jeździmy też co 60. Od 13.37 do 16.37 jeździmy co. Nawet do 17.07, do 17.07, co 30 i od 17.52 do 22.52 jeździmy co 60. Dobra, nie jest to skomplikowany rozkład i od razu sobie weekendy zahaczę. 5.52, 22.52, co 60. Dobra, mamy to, więc ja sobie to od razu tu przepiszę. Zatwierdź, dobra, 116 poproszę. Dobra. I jedziemy. 5.07.
8.7. Jeździmy co 30. Proszę tu mi to dać. Co 30. I dobra, jest. I to będą dni powszednie. Okej, okay, tu będą dni powszednie do ciąg dalszy, gdyż tutaj będzie od 8.52 do 12.52, co 60 minut za to. 8.52. 12.52, co 60 minut, czyli co godzinkę. Ja w sumie nie jest aż tak rzadko. Nie co 90, tylko co 60. Dni powszednie. Od 13.37. Do 17.07. Do 17.07. 13.37. Do 17.07 sobie zrobimy co 60, to 30 minut. Proszę bardzo. Dobra, i dalej. Już nic nie pykło. Jeszcze raz, dobra. Od 17.52 do 22.52 co minut. Co minut 60 znowu. Dobra. Więc to mamy, słuchajcie. Teraz chwilę dla mnie, bo się muszę wysmaczać. Dobra, jest okej. Więc to chyba raczej wszystko działa, no trochę tych kursów jest. Aha, jeszcze mieliśmy sobotę od razu zrobić, od 5, ile? 52, dobra. Od 5.52 to będą weekendy, nie tylko soboty, weekendy ogólnie, weekendy. I możemy od razu dopisać i święta. Od 5.52 do 22.52, co 60, co 60 minut. 22.52, co 60 minut. Tak to będzie wyglądało. Mamy, zatwierdzam. I powrót. I powrót robimy. I słuchajcie, na tym powrocie sobie dzisiaj myślę, że zakończymy. Ja dzisiaj, słuchajcie, nie jestem zdatny, żeby więcej do was mówić, więc myślę, że na tym powrocie sobie zakończymy ten nasz odcineczek. Że sobie dokończymy ten powrót, a te dwie, właściwie trzy ostatnie linie sobie zrobimy w następnym odcinku. No troszkę nam tu zajmie ta przebudowa tutaj tych linii, no ale jak już to sobie zrobimy, to będziemy mogli dalej kontynuować rozwój. No bo bez tego to ciężko by tu było teraz cokolwiek dalej kontynuować, więc myślę, że możemy sobie to tak na razie zrobić i później będziemy kombinować dalej. Dojeżdżamy sobie do Brentowa, nie tego Brentowa, tylko tego Brentowa. Mamy ogrodową, potokową, trawki. I trawki tutaj mamy 0,3 na żądanie. Dobra, więc to sobie od razu numerujmy. 0,3 na żądanie. Dobra. Tam nie jedziemy. Srebrniki 0,1. Srebrniki 0,1. Proszę bardzo. Zabytkowa też jest 0,1. Galeria jest 0,5. A tu do Wrzeszcza dojeżdżamy do 0,3 i tyle. Kończymy bieg, to sobie zatwierdzam i teraz. Znowu będziemy sobie tutaj musieli to trochę porobić. To sobie wszystko wykasujemy na razie, zatwierdzimy. Jedziemy za 136 i tak, ile 136 zajmuje przejazd do Potokowej? 7 minut. A ile 116 zajmuje przejazd do Potokowej? Zajmuje pewnie więcej, 10 minut. Czyli 3 minutki musimy doliczyć jeszcze 116, więc tak, 136 druga. 5.02, czy jak tu pojeżdżamy 5.09, to jeżeli być 5.24, musimy wjechać 5.14. Okej. Okay. Tylko, że tak. Mam tu jeszcze kawałek drugiej strony tej kartki, ale powoli mi się to już kończy, więc. I skończymy odcinek, bo mi się kartka kończy. Już tyle na niej dzisiaj zapisałem notatek. I mamy tak. 5.14, nie. 5.44 sobie zaczynamy dopiero kursy. Proponuję. 5.44 do 8.44 nawet. Dobra, co 30. Od 9.29 do 13.29, tak, do 13.29, co 60. Od 14.14 od 14.14 do 17.44 jeździmy co 30. I od 18.29 do 22.20, nawet 23 to będzie 29.
Chociaż dobra, ten ostatni sobie skrócimy. Będzie skrócony wariant. 22, 29 będzie co 60. Plus 20, 29 sobie dopiszę do galerii. Żeby nie było, zrobimy sobie też skrócony wariant do galerii. W sumie pierwszy kurs od do Matemblewa, jeszcze sobie tutaj dopiszę, plus rano do Matemblewa sobie tu dopiszę, że też z galerii sobie będziemy jechać pierwszy kurs do Matemblewa, No. To mamy. I teraz tak, jak my to sobie tutaj rozpracujemy. To sobie możemy skasować, to nam nie będzie potrzebne na razie. 136, nie 116. I teraz tak, mamy tutaj to i robimy tak. 5.44. 5.44. To właściwie powinno być 5.14, bo my tam jeszcze jeden kurs dodamy. Do 8.44. Do 8.44. Kursy to 30. Dobra. Później 9.29. 9.29. Do 13.29. Do 13.29 co 60 robimy, czyli z nieco niższą częstotliwością. Aha, i tu od razu sobie zaznaczamy to, żeby nie było wątpliwości. To sobie kasujemy i mamy od 14.14 kursy do 17.44. 17.44 co 30 robimy sobie. I oczywiście jeszcze 18.29. Do 22.29 robimy sobie kursy co minut. Robimy sobie kursy co minut 60, tak? Tak ma wyglądać mniej więcej tak. Dobra, okej. Okay. Tak to mniej więcej może wyglądać. To sobie możemy wykasować, to i tak nam się nie przyda. I teraz, te skrócone jeszcze warianty bym dorobił. Czyli tak, 116.3. Aby był wariant skrócony zaczynający od galerii. Galeria... Możemy jechać tu sobie Chrzanowskiego, Srebrniki, Trawki, Potokowa, Ogrodowa, ale jedźmy z pominięciem Brentowa. Nie będziemy sobie podjeżdżać na Brentowa, nie ma to myślę większego sensu, żeby tak rano na Brentowa podjeżdżać, zwłaszcza, że to ma być tylko tak naprawdę kurs dojazdowy, a nie ma być to pełny taki kurs na tej linii. I skoro pierwszy jedzie 5.14, to my tu sobie zrobimy dojazd tak, żeby od razu był odjazd, czyli myślę, że równo 5 może być ten jeden, jedyny kurs. Możemy tu sobie go dodać, 5.00, niech po prostu będzie. To i tak ma być tylko dojazd, więc tu nie ma być, myślę, że w żadnym takcie, tylko po prostu dojazd, tak jakby, tak? Więc pierwszy dojazd, niech będzie, będzie to zresztą jedyny dojazd, więc no. I zobaczymy, jak to się nam w poniedziałek połączy. Poniedziałek poproszę. Piąta, gdzie mamy tutaj wyjazd? Czwarta. Ten wyjazd jest jeszcze później? No nie, gdzie on tu jest? Nie jest uwzględniony w tych wyjazdach, czy jak? Nie zaznaczyłem tu dnia, czy co się stało? 116.3, jeszcze raz pokaż mi to. Poniedziałek jest zaznaczony, no wszystko się zgadza. Jest. No to gdzie ja mam to, przepraszam? Poniedziałek. Proszę mi to pokazać. To nie to. Chyba, że tu będzie jakaś nocka, to będzie zaczynała. A matko. Ta nocka tego nie robi. Ta nocka robi 136, więc nas nie obchodzi. O, ta nocka robi. 116. 116 jest od razu drugie, pierwsze i potem już się robi, więc wszystko jest dobrze. Więc to mamy. I jeszcze 116.4 by mi się tylko przydało, jako zjazd z tej linii. Czyli startujemy sobie z Matemblewa, jedziemy Karskiego 01 akurat, Potokowa, Matemblewska, Dolne Mury, też z pominięciem Brentowa, Ogrodowa, Potokowa 01, Trawki 03, Srebrniki 01, Zabytkowa 01 i do galerii dojeżdżamy, ale do tej. Już nie tam gdzieś tam na zjazd, tylko od razu na poza jezdnią, żeby się włączyć. Też sobie na razie te wszystkie dni tygodnia wyłączę, tylko sobie tu wbiję dni powszednie. I w dni powszednie widziałbym tu jeden kurs, o której przejeżdża ostatnio 116, ten wariant numer 1 do pętli końcowej. Ostatni przyjeżdża 23.12, a 23.13 byłby zjazd, czyli od razu, bezpośrednio, bez czekania na pętli. Bo to i tak nie ma sensu, 23.13. Dajemy zgodę na łączonka, proszę dać mi tą zgodę, 23.27 jesteśmy. I możesz jeżdżać. Proszę bardzo. I teraz jeszcze kursy weekendowe, tylko nam zostały do, tutaj do uruchomienia na tej linii i będzie święty spokój. 136.2 poproszę. 6.02 to będzie mniej więcej co? 6.29? Dobrze, chyba liczę. 6.29 do 22.29, proszę bardzo.
6:29 do 22:29. No, mniej więcej się będzie zgadzać. 6:29, gdzie my to mamy? Tutaj. 6:29 do 22:29, czyli to będą soboty, niedziele i święta. Możemy to dodać po prostu weekendy i święta. Weekendy i święta. 6:29 do 22:29, dajmy to sobie. 29 do 22:29. I dajmy to sobie co 60, z tym, że to sobie wykasujemy, bo to nie jest nam potrzebne, co 60. Zatwierdzam i jeszcze bym poprosił, zresztą nie sprawdziłem tego podglądu, a chciałem, zawsze sobie sprawdzam podgląd, więc sobie pozwólcie, że sobie sprawdzę podgląd. I jeszcze 116.4, czyli ten ostatni zjazd 23.13 możemy zrobić jako wszystkie dni tygodnia, wpiszmy po prostu, albo po prostu wpiszmy wszystkie. I tyle. I niech to tak sobie po prostu wygląda. No dobra. Słuchajcie, myślę, że na dzisiaj sobie zakończymy ten odcinek. Za dużo fakt dzisiaj nie zrobiliśmy. W sensie za dużo, jeżeli chodzi o jakieś nowości. Dlatego, że żeśmy tylko troszeczkę zrobili, niezbyt jakoś dużo. Natomiast myślę, że sobie w następnym odcinku dokończymy tą naszą przemianę linii. Już nam ich dużo nie zostało, bo chyba 3. I będziemy już tworzyć coś nowego. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku też dojdzie do tego objazdu w tej 622. Natomiast dzisiaj ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli spodobał się materiał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Zostawcie jakiś komentarz na kanale. No i co? Do zobaczenia w następnych spotkaniach. Cześć, pa, pa. Pozdrowienia.